kiedy przyjeżdżamy do Ziemi Świętej, no, każdy chciałby zażyć różnego rodzaju atrakcji. Jedną z największych jest jazda na wielbłądzie. Co trzeba zrobić, żeby się z wielbłądem dobrze spotkać, zaprzyjaźnić i żeby to się skończyło dobrze, takie spotkanie bliskie trzeciego stopnia? Trzeba po pierwsze wziąć pod uwagę to, że wielbłądki to bardzo miłe stworzenia. Oczywiście gulgoczą tak dziwnie, jakoś tak robią z siebie takie nie wiadomo co. Oglądaliście Gwiezdne Wojny? Tam są też takie stwory, które mają takie dziwne, wydają z siebie odgłosy. To jest naturalne dla wielbłąda. Tego się nie należy bać. On czasem może nawet polizać. Czasem może otworzyć paszczę. Proszę się niczego nie obawiać. Kiedy zaprzyjaźniony Beduin umożliwi nam taką jazdę wielbłądem, to musimy zobaczyć, że mają one tutaj na sobie taki zestaw różnego rodzaju derek. Derki takie mają na sobie. I tutaj mają nawet takie drewniane konstrukcje. To jest takie siodło zbudowane, no powiedziałbym, wielowarstwowo. Jak się wsiada rano, myśmy dzisiaj to trenowali, dzisiaj rano. Jak się wsiada rano, cały ten kocyk może być bardzo wilgotny. Ta poranna rosa po prostu się na nim osadziła. Nie należy się tym przejmować. Absolutnie. Wszystko to jest tak grube i tak fajnie przygotowane, żeby można było spokojnie na tym garbie wielbłądzim sobie usiąść. Pokażę teraz... No, spokojnie, Misiu, spokojnie. Dobra. Pokażę za chwilkę, jak się wsiada i czego należy unikać. Zobaczcie, tu są takie uchwyty, jeden i drugi. Tego należy się naprawdę trzymać w momencie, kiedy wielbłąd będzie się podnosił. Kiedy będzie siadał, również należy trzymać się zwłaszcza tego. Natomiast w czasie jazdy, no umówmy się, nie jest najwygodniej. No ale czy myśmy tutaj przyjechali po wygody? Kochani, pokazuję teraz, jak wsiadać na wielbłąda. Nie należy tutaj wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Jedynym problemem jest to, żeby dobrze przełożyć nogę. I właśnie tak trzeba przełożyć nogę i potem ciągnąć na tych tutaj dwóch takich szpikulcach. Jak już siedzimy, to trzeba zająć pozycję tak, żeby naprawdę dobrze sobie tutaj poradzić z tyłu. Kto jeździł konno, nie będzie miał problemu, ale uwaga, ta jazda nie przypomina jazdy na koniu. Ostatecznie trzeba sobie nogi założyć tak, jak już będziemy w pozycji wielbłąd już na swoich nogach. Na start trzeba nogi, jakby to powiedzieć, trzeba się nogami przypiąć do siodła, które, jak już pokazywałem, jest wielowarstwowe. Trzymać się tutaj tego i uwaga, poprosić pana Beduina o to, żeby już poprosił wielbłąda o powstanie. Jalla! Trzymam się mocno. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz, kiedy już sobie siedzę, na jazdę dłuższą zakładam nogi w ten sposób i można na wschód słońca i nawet na zachód pojechać. Przy siadaniu należy również zachować wielką ostrożność. To będzie nieprzyjemne, bo człowiek będzie miał wrażenie, że wielbłąd po prostu zrobił jakiś unik i skłonił głowę i człowiek wypadnie tutaj zaraz z tego siedzenia. Nic bardziej błędnego. On po prostu złoży swoje nogi w takie, tak pod siebie. Natomiast, no cóż, prawa fizyki działają. Rzeczywiście polecimy trochę do przodu, ale od tego jest właśnie to coś w siodle, żeby się mocno trzymać. Poproszę pana Beduina o to, żeby już posadził wielbłąda. Okej, jalla. Trzymam się mocno, bo rzeczywiście nie jest to miłe, ale ostatecznie, kiedy wielbłąd już usiądzie, zobaczcie, co się dzieje. Tu te miśki mają takie niesamowite futro, że jak myślę o Janie Chrzcicielu, który się odziewał
wielbłądzim futrem, to kochani, na pewno było mu ciepło. Ksiądz Dariusz Iwański, Wadi Ram.